Szczerze powiedziawszy, to dochodzę do wniosku, że nazwa kapelusznik jest do kitu. Nie wiem, co ja miałem w głowie. No dobra, ale witam w nowym spin-offie odnośnie wszystkich ostatnich rozdziałów, których nie obejmował poprzedni spin-off. W zasadzie chyba od 1067 rozdziału. No to oto tematy i jedziemy z tematem? Chyba raczej materiałem. Dobra, nieważne. Pierwszym tematem będzie, gdzie czytać mangę. Oczywiście ja w swoich filmach promuję Manga Plus, natomiast trolle czy inne śmieszki ciągle pytają, gdzie czytać tą mangę. No i pewnie chodzi im o to, że promuję Manga Plus, a sam biorę skany do filmów z innych źródeł. I tak, to prawda, bo wcześniej wychodzą właśnie w innych źródłach niż na Manga Plus, dzięki temu szybciej mogę zrobić film. Stricte nawet próbowałem kiedyś, opiera się tylko na tym, ale część ludzi pisała w komentarzach, że omówienia rozdziałów wychodzą za późno, a inni twórcy wydają omówienia rozdziałów wcześniej. Więc czy to czyni mnie hipokrytą? Oczywiście, że tak. A czy powinienem postępować inaczej? Mógłbym, ale lubię wydać film wcześniej i mieć większe wyświetlenia pod filmami i tak dalej. No, także tak to wygląda. Nadal będę postępował tak samo. Możecie jak najbardziej mnie za to cisnąć. Drugi temat, czyli moje opinie. Często bywa tak, że w komentarzach pod moimi omówieniami nie zgadzacie się z tym, co próbuję powiedzieć. Nie stricte, że w rozdziale wydarzyło się to, czy tamto. Ale bardziej chodzi o to, że często przedstawiam w omówieniach swoje opinie. Widzę, że to wywołuje sporo emocji, jak na przykład coś skrytykuję. Przeważnie jak coś skrytykuję. I bardzo dobrze. To, że coś powiem, nie jest jednoznaczne z prawdą objawioną. Wchodźcie ze mną w polemikę do tego, co powiem w danym filmie, jeśli sądzicie inaczej. Pamiętajcie zawsze wyrazić swoją opinię w komentarzach. Staram się czytać wszystko, choć nie zawsze mi to wychodzi. W końcu nie jestem alfą i omegą. Poza tym ja twierdzę, że wszystko jest subiektywne, więc każda opinia jest tyle warta, ile ocenia ją według własnych kryteriów drugi człowiek. Poza tym ja jeszcze dodatkowo sądzę, że ulubioną serię powinno się dociskać i krytykować na każdym kroku. O wiele bardziej niż serię, których się nie lubi. W końcu chcemy, by nasze ulubione dzieło, w tym przypadku dzieło Ody, było cały czas coraz lepsze. A teraz oddam głos Desterowi w pewnych kwestiach. Żeby tak za pozytywnie i neutralnie nie było, to ktoś tu gości nie pomarudzić musi. Więc oto jestem, a wraz ze mną trzy sprawy związane z Egghead, które wzbudzają moje wątpliwości. Po pierwsze, mapka. W najnowszym 1075 rozdziale mangi dostajemy kadr, który objaśnia nam aktualny rozkład załogi w obrębie danych wież oraz ich poziomów. A obecność mapki to niestety jawna zapowiedź tego, że Egghead nigdzie się w najbliższym czasie nie wybiera. A szkoda. Bo jak dla mnie zdecydowanie za długim wano, szybkie i treściwe Egghead byłoby świetną alternatywą, podobnie jak to było ze wspominków po Dressrosie. Szczególnie, że Oda podzielił słomianych na grupki, z czego tak, gdzie Sanji, Jinbei i Stasi wydają się mieć największe szanse na rozpad, co tylko ten ark wydłuży. Po drugie, hierarchia dowodzenia. Coś, co prawie od samego początku jest obecne w tym arku, zaczyna powoli wyglądać jak tani zapychacz czasu. Najpierw dostaliśmy walkę o kontrolę nad Serafinami pomiędzy agentami CP0 a Vegapunkami, teraz jesteśmy w punkcie, gdzie ktoś dokonuje sabotażu, a ostatecznie i tak wiemy, że to starszy z nami ma nadrzędną kontrolę nad tą bronią. Co oznacza, że cokolwiek na Egghead się wydarzy i jakich rozkazów Serafiny nie dostaną, to przybycie Saturna i tak to zresetuje. Co gorsza, Vegapunki mają taki sam stopień dowodzenia i decyduje kolejność rozkazu, co może jeszcze bardziej wydłużyć tą fabułę. A przy okazji jest mechanicznie dziwną decyzją, bo jeżeli ktoś na przykład mocą owocu za pomocą jednego z Vegapunków wydałby rozkaz, to pozostała piątka mogłaby tylko czekać i obserwować, aż zostanie wypełniony albo walczyć z Serafinami. Taki system dowodzenia ma jak widać swoje luki, na które no ciężko przymknąć oko. A po trzecie, temat zdrajcy. Pisałem na grupie One Piece Polska, że jeżeli Lilith jest zdrajcą, to One Piece właśnie dorobił się swojego Tobi Obito z Naruto i coś w tym by było. To się wydaje kuriozalne, by nazwać jednego z Vegapunków takim imieniem i wierzyć jako autor, że jej zdrada na pewno by na nas wywarła wielkie wrażenie. No ale hej!
ten sam człowiek na koniec wano chciał nas zaskoczyć tym, że Shogun Sukiyaki wciąż żyje. No, emocje to były wtedy jak przy obserwowaniu, jak trawa rośnie. Jeżeli to jednak Shaka jest zdrajcą, a pod maską kryłby się drugi Gorosei, to tu autentycznie wow, mamy naprawdę dobry, ciekawy twist. Jak to dobrze czasem pomarudzić, szczególnie na czyimś kanale i na rachunek kapelusznika. Pa, pa. Wielu z was się dziwiło, czemu uważam, że Kuina to klon Tashigi, albo na odwrót. Nie, że to Tashigi jest klonem Kuiny, dobra. A odpowiedź jest dosyć prosta, poza tym, że są podobne, to sam Zor zauważył oraz podkreślił podczas ich spotkania, że są niemalże identyczne. No, nie bez powodu Oda by tego nie dał w swoim dziele, tak? Zresztą odpowiedź na podobieństwo obu pań, że Tashigi jest klonem, pasuje aż nadto dobrze. W przypadku Weevila klonowanie wydaje się jeszcze bardziej trafną odpowiedzią, dlaczego pani Bakin się upiera, że jest on synem Białobrodego. Tylko po prostu nie jest zbyt dobra w klonowaniu i dlatego Weevil wygląda jak pokraka. Natomiast zwróciliście w komentarzach uwagę na jego szwy, że Weevil nie tyle co może być klonem, co raczej zombie. Pani Bakin faktycznie mogła skleić po prostu czyjeś zwłoki w jedno i wszczepić w nie po prostu DNA Białobrodego. Generalnie każda opcja na tą chwilę jest bardzo realna. Dużo podziałów wywołał też temat, że ja osobiście chcę, by Saturn był koksem. Jedna strona widzi w nim tylko człowieka władzy, a druga z was zgadzała się ze mną. Osobiście się zdziwiłem, bo myślałem, że każdy chce zobaczyć członków Gorosei w akcji, ale no cóż, każdy ma inne obiekcje do każdej postaci. Generalnie ja chcę, by Saturn okazał się ultramocarzem i walczył na równi nie tyle co ze samym trybem piątym, co ze wszystkimi słomianymi. Pokażmy, że rządzące tym światem są u tego szczytu nie bez powodu. Dlatego chcę, by Saturn zaprezentował się jako Gigakox. No tutaj bardzo ważny komentarz, który mnie wyjaśnia. Mam nadzieję, że mówię prawdę. Nie miałem czasu zweryfikować. No ale odnosi się do tego, że w jednym z omówień powiedziałem, że Kościół katolicki bał się odkryć kopernikańskich. Także zalecam zatrzymać film i przeczytać komentarz. Warto się zawsze edukować. Na sam koniec, czy owoc bąbelek ma sens? Bo mówiłem, że taki owoc może nie mieć sensu, bo jest powiązany z wodą. Lecz zapomniałem, iż już były owoce podobne do takiego owocu bąbelek. Na przykład kalifa zjadła owoc piany. Więc co za tym idzie, wszystkie owoce typu szampony, mydło, właśnie bąbelki, czy nawet taka abstrakcja jak paramecja prysznica wydają się realne. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a podsumowując to gadałem głupoty i sorry za to. Zatem ja byłem Kapelusznik i do zobaczenia w następnych materiałach.